Jak jest rycerz Łukasz Sopranos, Herkules odważy Widemnicy. A ten oto zaprzyjaźniony z nami krzyżak, to rycerz Karol Czarny. Wezwanie mi przyjął, by wola zostawić. I o drobinę historii mam przyjąć. Zacznijmy od tego, czym była rycerskość. Dawał taki symboliczny gest, że ten młodzieniec jest gotowy do wstąpienia w stan rycerskości. Nie miej się na rycerzu, że pasuje, a was przyszło się jadę. I oświadczam, że ten młodzieniec od tej chwili rycerzem zwać się może. Brawa dla Patryka, cześć. Kto z was wie, jaka była podstawowa broń każdego rycerza? Słabo. Bardzo dobrze. Miecz, szal, przypomina? Krzyż. Bardzo dobrze. Był on symbolem wiary chrześcijańskiej. Kto wie, jak nazywa się to narzędzie? Przybylica? Trochę inaczej. Dyby. Bardzo dobrze. Było one jedną z kart, jaką stosowano w średnim wieczu. Chodź Patryk. Głowa na dół. Prosto nogi. O tak. Do góry głowa. Głowa do góry. O tak. Stosowano kary płocy. A przydałaby się. Będziesz rozmawiał? Jeszcze nie wyjdziesz. No. Słuchajcie. Taka osoba. Gdzie? Dobra na ręce. Jak źle mówiła, tak? O kimś, tak? Trzymaj. Przytrzymaj sobie maskę. Trzymaj. Jeżeli przegra, obcinamy.